piątkowe wydanie programu Porozmawiajmy o Starogardzie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie o zajawce dla młodych ludzi, ich współczesnych zainteresowaniach, atrakcjach, jakie miasto może im zaoferować. I właśnie w tym celu zaprosiłem tych, którzy są nie tylko młodzi, ale i chętnie podejmują inicjatywę, by urozmaicić i aktywizować życie kulturalne w mieście. Na naszej antenie pojawi się Ewa Roman, dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury, Grzegorz Szynkowski, Wydział Informacji Społecznej, oraz Rafał Ktosk, artysta, malarz. O czym będziemy mówić, już za chwileczkę się przekonacie. Zostańcie z nami. Drodzy radiosłuchacze, kochani, no dzisiaj piątek, więc rozmawiamy sobie o Starogardzie. No dzisiaj zdecydowanie o kulturze, bo przypomnę, że to już jutro niesamowita akcja. Puść telefon, złap zajawkę, ale a propos telefonu, to właśnie dzisiaj przez telefon. Moim i Państwa pierwszym gościem pani Ewa Roman, dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury. Dzień dobry, pani Ewa. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, jak to jest z tą kulturą w Starogardzie? Czy młodzi ludzie interesują się jeszcze kulturą we współczesnym świecie, czy już może nie za bardzo? Oczywiście, że się interesują. Tutaj dobrym przykładem jest rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale też u nas edukacji kulturalnej. Tutaj na samych zajęciach edukacji kulturalnej z nowym rokiem mamy już chętnych prawie 600 osób na naszych zajęciach, więc to już jest dobry dowód na to, że mocno interesują się tą kulturą. Oczywiście oprócz zajęć edukacyjnych inne też koncerty, w których też chętnie uczestniczą. Nie, to jakie konkretnie propozycje ma Starogardzkie Centrum Kultury dla tych młodych? Jeśli chodzi o ofertę edukacyjną, to mamy pracownię językową, niemiecki, angielski, włoski, japoński, hiszpański, zespół wokalny, mamy pracownię komputerową, czyli animację i grafikę komputerową, programowanie, pracownię ceramiczną, pracownię rysunku i malarstwa, trochę regionalnie, czyli kapelę kociewską, fernuski, kółko fotograficzne, pracownia tańca, czyli taniec towarzyski, balet, hip-hop. Oprócz tego belly dance, stretching, zdrowy kręgosłup, formacja taneczna, zajęcia kreatywne, pracownia teatralna, projektowanie mody, pracownia rękodzieła, a od tego roku również street art, graffiti. Pani Ewa, pani prywatnie, tak najbardziej ulubiona pracownia? Ja wszystkie darzę dużą sympatią, ale pewnie gdzieś najbliższe jest mi to gdzieś tutaj strefa muzyczna i tańca. No, no to dobrze się składa, bo my serwujemy najlepiej dobraną muzykę. Pani Ewo, a łatwo jest trafić w gusta młodzieży? Na przykład jeżeli chodzi o wybór wykonawców koncertowych, czy można to jakoś połączyć? Mówi się, muzyka na przykład łączy pokolenia, czy można to połączyć międzypokoleniowo? Bywa z tym różnie. Myślę, że przed organizacją wydarzeń stricte dla młodzieży warto to skonsultować też z młodymi osobami i tutaj wolę, żeby to młodsze pokolenie się troszkę tutaj wypowiadało i się angażowało, jeśli chodzi o wybór wykonawców, bo to szybko się zmienia. Ale cieszę się, bo w tym roku organizowaliśmy też koncerty w parku dla młodzieży, które się cieszyły też dużym zainteresowaniem, więc trafiliśmy w te gusta i fajnie się bawili. No właśnie, a propos parku, to chyba jest taka oaza spotkań młodzieży, ten park Nowe Oblicze. Jak Starogardzkie Centrum Kultury wykorzystuje taką przestrzeń, żeby było bardziej atrakcyjnie, fajniej, żeby tę młodzież wyciągnąć z domu, oderwać od tych telefonów, komputerów i różnych innych takich niezbyt ciekawych i przyjemnych, czasochłonnych rzeczy? Rzeczywiście tak jest, tak jak pan powiedział, park Nowe Oblicze, ta cała przestrzeń pięknie wpisuje się na wykorzystanie właśnie dla dzieci i młodzieży. W parku znajduje się skatepark, otacza to graffiti, które zmienia się. W sobotę już będzie widać efekt nowego graffiti. Przy skateparku jest plac zabaw, jest scena letnia, na którym również się odbywają różne wydarzenia. No i próbujemy tutaj dotrzeć do naszej młodzieży, zainteresować ją naszą ofertą. Mam nadzieję, że małymi kroczkami będziemy zdobywać coraz większą tutaj zainteresowanie, popularność, zaufanie wśród młodzieży, będą coraz chętniej korzystać z naszej oferty. Metoda małych kroków, pani Ewo, zawsze sprawdza się najlepiej. To my tak małymi krokami już zapraszamy na część drugą naszej rozmowy, po krótkiej przerwie. No właśnie, dowiemy się, co takiego będzie się działo w parku Nowe Oblicze już jutro. Pani Ewo, miłego dnia, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia w sobotę.
Po krótkiej przerwie, moi drodzy, wracamy. Dzisiaj piątek, czyli rozmawiamy sobie o Starogardzie. Tym razem na naszej antenie Grzegorz Szynkowski, Wydział Informacji Społecznej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam. No już tak troszeczkę podpowiedzieliśmy, że będziemy teraz rozmawiać o tym, co takiego jutro się będzie działo w parku Nowe Oblicze. Przede wszystkim, kto jest organizatorem tej imprezy i co dokładnie jutro się tam wydarzy? Organizatorem STG Fresh jest miasto Starogard wraz ze Starogardzkim Centrum Kultury. Na jutrzejszy dzień mamy zaplanowane wiele atrakcji. Zaczynamy od godziny 10 od graffiti, które jako cały dżem trwa już od dzisiaj do niedzieli. W trakcie graffiti o oprawę muzyczną zadba DJ Cellar, puszczając rozmaite hity od klasyków hip-hopu lat 90. po nowe, świeże brzmienia. Za dnia mamy zaplanowane kilka pokazów. O godzinie 13.30 wystąpią Daycatcher Leaders. O 16.30 będziemy mogli zobaczyć pokaz kickboxingu w wykonaniu podopiecznych trenera Tomasza Janowicza, a o 17.00 wystąpią dla Państwa perły Ukrainy. W trakcie imprezy będzie można wygrać starogardzkie gadżety, biorąc udział w różnych konkursach oraz zaspokoić apetyt w gastrostrefie, w której znajdziecie Państwo stoisko Witches i food truck z pizzą z pieca opalanego drewnem. Od godziny 18.00 zaczynamy koncerty. Na sam początek utalentowani, w których usłyszymy m.in. beatboxera Patryka Stoffa, zwycięzcę poprzedniej edycji. Potem supporty w wykonaniu Czara oraz Paresa. No i gwiazdy wieczoru, czyli Antony Eska i BRO. Po koncertach zabawę na afterparty zapewni DJ Patryk z Soul Collective. Panie Grzegorzu, no zapowiada się nie dość, że atrakcyjnie, bardzo muzycznie, to jeszcze konsumpcyjnie też dla każdego coś miłego. To kto wpadł na pomysł organizacji koncertu w połączeniu z tym tworzeniem graffiti na jednej z tych parkowych ścian? Rozmowy o organizacji wydarzenia dla młodzieży przez pana prezydenta Janusza Stankowiaka i panią naczelnik Renatę Połomską były prowadzone już od dłuższego czasu. Potem zostałem zaangażowany w ten projekt i stwierdziłem, że impreza w takim typowym, hip-hopowym stylu to byłoby coś, a co za tym idzie graffiti, koncerty, disco rocka, breakdance i tak dalej. A Park Nowe Oblicze jest do tego miejscem idealnym. W internecie pojawiły się też komentarze, że ta impreza nie jest hip-hopowa i w pełni to rozumiem, ale nigdzie taki opis się nie pojawił. Ani na plakacie, ani w opisie wydarzenia. Zamysł się troszeczkę zmienił. Jest to impreza dla młodzieży, fresh, czyli świeże brzmienia, do których pasują wymienieni artyści. Niezmiennie jednak uważam, że graffiti, koncerty oraz wszystkie atrakcje zapewnią dobrą zabawę oraz pasowują się w hasło imprezy pójść telefon, złap zajawkę. A jeżeli odbiór będzie pozytywny i inne czynniki na to pozwolą, to w przyszłym roku poszlibyśmy już bardziej w ten hip-hop. Bardzo podoba mi się ten pomysł, podejrzewam, że naszej starogardzkiej młodzieży również. O malowaniu ściany to za chwilkę porozmawiamy z jednym z artystów, ale chciałbym jeszcze zapytać w sumie, jaka idea przyświeca temu wydarzeniu, no i skąd ten pomysł? Impreza odbywa się w ramach projektu dotyczącego uzależnień od urządzeń ekranowych pod hasłem Pójść telefon, złap zajawkę. Mam 21 lat, swój pierwszy telefon klawiszowy dostałem już w gimnazjum, ale już wtedy wiedziałem, że wiele osób po prostu jest uzależniona od smartfonów i innych urządzeń ekranowych. Czasy się zmieniają, a problem dotyczy coraz większej ilości osób. Przykro mi patrzeć, jak dzieci w szkołach czy na mieście, zamiast wspólnie się bawić i rozmawiać, siedzą w telefonach. Wielu moich rówieśników też poświęca dużo czasu na gry komputerowe. Nie mówię, że jest to złe, ale jednak najważniejsze jest mądre użytkowanie. Żeby to był tylko taki dodatek, jak mówi hasło, żeby mieć zajawkę. Czy to sport, muzyka, malowanie, balet, czy zbieranie znaczków pocztowych. Zagrajmy wspólnie z ludźmi i znajomymi Chińczyka albo karty. Ważne, żeby mieć coś, co sprawia radość i móc poświęcać na to czas. Także zachęcam wszystkich, żeby oderwać się od telefonu i komputera i znaleźć wspólną zajawkę. A jutrzejsze wydarzenie na pewno podsunie wiele ciekawych pomysłów. Panie Grzegorzu, tak prywatnie, pana ulubiona zajawka, tak poza telefonem? Ja interesuję się sportami walki. Od podstawówki trenowałem brazylijskie jiu-jitsu. Wow. Później w gimnazjum przepisałem się na kickboxing. No i tak przez 6-7 lat trenowałem. Później musiałem chwilę przerwać przez wyjazd za granicę. Aktualnie dalej robię to rekreacyjnie. No, oprócz tego zbieram płyty polskiego rapu. No panie Grzegorzu, to życzę dużej kolekcji, życzę sukcesów sportowych, gdyby ewentualnie jeszcze coś tam się zadziało. No i dziękuję serdecznie za dzisiejszy czas i spotkanie. Dziękuję również.
Piątkowe wydanie programu Porozmawiajmy o Starogardzie. Dzisiaj, moi drodzy, rozmawiamy o zajawce dla młodych ludzi. Już jutro niesamowite wydarzenie, a w tym momencie razem ze mną kolejny gość, tym razem Rafał Ktosk, artysta, malarz. Dzień dobry, panie Rafale. Witam, dzień dobry. No właśnie, którą ścianę w parku będziecie tam jutro malować? W tym roku malujemy dwie ściany, to jest ściana południowa oraz ściana wschodnia granicząca z skateparkiem. Czy tam przypadkiem nie ma już graffiti, którego pan jest wykonawcą? Tak, robiliśmy już podobną imprezę tutaj. Ostatnia była w 2018 roku, a poprzednia edycja w 2017 roku. Jednak ściany już były po prostu w kiepskim stanie, więc trzeba było je odnowić. I dlatego właśnie te ściany będziecie przemalowywać? Tak, dokładnie, odświeżmy ją. No, okazuje się, że w tym malowaniu to weźmie udział jeszcze kilku artystów z Polski. Trudno jest tych swoich kolegów po fachu gdzieś tam skrzyknąć do takiego zadania? Nie, raczej po kolegach to już łatwo idzie, że tak powiem. No to jak to wszystko wygląda? Tam nie wiem, dzwonicie, piszecie na zasadzie, chłopaki, przyjeżdżajcie, jest ściana do zrobienia. Nie, znamy się po prostu, wiele razy się widzimy w różnych miastach przez sezon tutaj wakacyjny, letni i umawiamy się po prostu na takie malowania. To co będzie tym razem takim tematem przewodnim tego projektu? Tematem przewodnim, który dostaliśmy tutaj od miasta, jest puść telefon, złap zajawkę i skupimy się głównie na zajawkach po prostu, skierowanych głównie do młodzieży. Czy będzie możliwość na przykład, żeby ktoś z uczestników podszedł i tam się włączył w tę pracę? Niestety nie możemy na to sobie pozwolić. Czyli rozumiem, jest projekt, który trzeba wykonać po prostu. Tak, jest projekt, który trzeba wykonać. Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił w malowaniu, to zapraszam na warsztaty Graffiti Street Art w DSC-u. No właśnie, no ale jednak trochę podpytam. Planujecie podczas tej akcji jakoś tam wciągnąć młodzież jednak w tej interakcję? Interakcja sądzę, że już została zawarta z młodzieżą, bo co chwilę mamy pytania, co się tutaj dzieje, co będziemy robić, jak to będzie wyglądać i tak dalej. Młodzież jest bardzo ciekawa tego, jaki będzie efekt końcowy. To bardzo proszę jeszcze, panie Rafale, oficjalnie zaprosić całą naszą starogardzką młodzież na jutro. Tak, oficjalnie zapraszam starogardzką młodzież. Rafał Ktosk, artysta, malarz, konkretny facet, dziękuję bardzo. Życzę powodzenia podczas jutrzejszej akcji. Dziękujemy. Piątkowe wydanie programu Porozmawiajmy o Starogardzie. Jeszcze raz przypomnę, jutro zapraszamy całą naszą młodzież na niesamowite i graffiti, i koncerty, i konsumpcje, i dużo się naprawdę będzie działo. Na naszej antenie ponownie Grzegorz Szynkowski. W jaki sposób miasto komunikuje się z tymi młodymi naszymi ludźmi? Czy to ich zdanie się liczy w ogóle? Oczywiście, zdanie każdego mieszkańca się liczy. Pan prezydent rozmawia z każdą grupą społeczną i stara się spełniać jej oczekiwania w miarę możliwości. Jeśli chodzi o komunikację, to w naszym wydziale stale ją rozwijamy. Kontaktujemy się przez różne media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, YouTube, a także telewizję Starogard, którą mam możliwość współtworzyć. Od niedawna wystartowaliśmy także z newsletterem SMS, do którego zachęcam się zapisać. Cieszę się, że w tak młodym wieku mogę pracować w Urzędzie Miasta i uważam, że jest to dobre, ponieważ jestem w pewien sposób przedstawicielem młodego pokolenia i wydaje mi się, że w dużej mierze rozumiem potrzeby rówieśników. Często miewam różne pomysły oraz posiadam, że tak powiem, świeży światopogląd. Co najważniejsze, osoby, z którymi współpracuję oraz moi przełożeni chętnie wysłuchują mojego zdania i biorą je pod uwagę. Zresztą zespół, jaki tworzymy w Wydziale Informacji Społecznej, składa się z młodych, kreatywnych osób, które są przede wszystkim otwarte i nie boją się nowych wyzwań. Młodzież często do nas pisze wiadomości na Facebooku. Są tam pytania, ale też różnego rodzaju propozycje, pomysły, potrzeby. Staramy się na bieżąco im odpowiadać i pomagać w realizacji projektów i wspierać ich działania. Jesteśmy otwarci także na nowe propozycje, dlatego zachęcamy do wyrażania swoich opinii oraz podsumowania nowych pomysłów przez media lub osobiście. Panie Grzegorzu, to co ostatnio gdzieś tam młodzież podpytywała za pośrednictwem tych mediów społecznościowych na przykład, pamięta pan może? Wiem, że taki jedno z większych wydarzeń, które ostatnio młodzież chciała zrealizować, był White Night Fest, czyli też również impreza na Osirze. Były tam koncerty, miasto strefa, czyli takie równie fajne wydarzenie. Czyli młodzież chciała, miasto zrobiło.
Dokładnie. No, razem to współtworzyliśmy, wspólnie działaliśmy. I tego się trzymajmy. I to jest właśnie dobre takie międzypokoleniowe połączenie, które w Starogardzie, jak się okazuje, działa bardzo dobrze. Panie Grzegorzu, dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Pozdrawiam. Pan Grzegorz przed chwileczką, jeszcze tak w kwestii podsumowania, pani Ewa Roman znowu przy telefonie. Czy to taka jedyna impreza dla młodych w Starogardzie? Jak to teraz wygląda, pani Ewa? Myślę, że na koniec wakacji dobrze tak zakończyć ten sezon taki wakacyjny, uczestniczyć w tym wydarzeniu, które właśnie już najbliższą sobotę. To już jutro? Dokładnie, to już jutro w parku Nowe Oblicze. To tak na koniec wakacji przez sezon jesienny zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, bo tam naprawdę bogata oferta dla wszystkich grup wiekowych, od imprez po zajęcia edukacji kulturalnej. I myślę, że każdy tutaj znajdzie ciekawego dla siebie. A z nowym rokiem na pewno coś znowu przygotujemy ciekawego to dla raz, młodzieży. To jeszcze raz przypominamy, jutro park Nowe Oblicze. Puść telefon, złap zajawkę. Dokładnie tak. Do zobaczenia. Zostawcie telefon i przyjdźcie się z nami dobrze bawić. Do zobaczenia. Obecność obowiązkowa, 100%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypomnę, moi drodzy, to już jutro. Serdecznie zapraszamy. Starogard Gdański, Park Nowe Oblicze. Co najważniejsze, wstęp na te wszystkie imprezy i na Graffiti Jam, i na koncerty jest wolny, a wszystko pod hasłem puść telefon, złap zajawkę. Dziękuję serdecznie. Przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj była pani Ewa Roman, dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Grzegorz Szynkowski z Wydziału Informacji Społecznej oraz Rafał Ktosk, artysta, malarz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już jutro na tej niesamowitej imprezie.